24 stycznia wspominamy świętego Babila, biskupa i męczennika. Zachowało się niewiele pewnych informacji o życiu świętego biskupa męczennika. Wiadomo, że był 13. biskupem w Antiochii. W tym mieście Ewangelię głosili chrześcijanie z Jerozolimy, którzy tam dotarli po ukamienowaniu świętego Szczepana. Potem nauczał tam święty Barnaba. Na pewien czas opuścił Antiochię, by odszukać Pawła z Tarsu. Wrócił razem z nim i przez rok głosili naukę Pana Jezusa. W Antiochii po raz pierwszy uczniów pańskich nazwano chrześcijanami. Święty Babila był biskupem Antiochii od 237 roku aż do śmierci. Przyczyna jego śmierci nie jest dokładnie znana. Z pism świętego Jana Chryzostoma, pochodzącego także z Antiochii, wiadomo, że nie pozwolił wejść do świątyni cesarzowi Filipowi Arabowi na liturgię Wigilii Paschalnej, gdyż ten zabił syna swojego poprzednika, Gordiana. Cesarz Filip przyjął syna Gordiana jako swego rodzaju zakładnika, jako poręczenie pokoju między władcami. Niestety cesarz nie dotrzymał obietnicy i podstępnie go zabił. Święty biskup nakazał cesarzowi Filipowi Arabowi zająć miejsce przy drzwiach świątyni razem z innymi publicznymi grzesznikami odprawiającymi pokutę. Inne źródła podają, że go nawet wypędził ze świątyni. Takie postępowanie cesarz odczytał jako obrazę swego majestatu. Nakazał aresztować biskupa w czasie trwających prześladowań. Postawę tego syryjskiego biskupa porównano do świętego Jana Chrzciciela, który sprzeciwił się niemoralnemu postępowaniu króla Heroda. Razem z biskupem Babilą uwięziono troje dzieci Teodulii, które powierzono biskupowi, by wychował je w wierze chrześcijańskiej. Byli to Barbado, który miał 12 lat, Apoloniusz, mający 9 lat i 7-letni Urban. Świętobliwy biskup zmarł wyczerpany torturami, w więzieniu, oczekując na wykonanie wyroku. Inna tradycja podaje, że tak jak towarzyszące mu dzieci, zginął ścięty mieczem. Śmierć męczeńską poniósł około 250 roku w Syrii. Zwięzły zapis w Martyrologium Rzymskim informuje, że kazał się pochować w kajdanach, które nosił w więzieniu. Święty biskup wraz z towarzyszącymi mu dziećmi czczony jest w kościele Syrii. Jego kult dotarł także do Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Mediolanu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Babila biskup aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.